Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Takie komentarze, nic się nie stało, to jest unieważnianie. Bo skąd ja mam wiedzieć lepiej od Ciebie, czy to, co się stało, jest ważne, czy jest nieważne? Jeżeli jest ważne dla Ciebie, to jest wystarczająca informacja, którą ja potrzebuję. Ja mogę, to czasami jak widzimy dzieci, nie, którym, nie wiem, pękł balon, który niosły z wesołego miasteczka i jest rozpacz, nie? No, nic się nie stało, ja to wiem. Świat będzie się toczył dalej. Ja wiem, że balony czasem pękają, Ty to wiesz. Ale dla 2 czy 3-latka właśnie skończył się cały jego świat. I on to przeżywa jako najważniejsze wydarzenie. I jeżeli ja powiem takiemu dziecku, ale co ty płaczesz? Nic się nie stało. To ja mu wysyłam komunikat, to co ty przeżywasz jest nieważne. To co ty czujesz jest nieistotne. I to jest bardzo duża zbrodnia, ponieważ ja nie muszę teraz rzucać wszystkiego i lecieć po nowy balon, bo to by był przepis na nietolerancję dyskomfortu. Przeżywasz coś trudnego, musimy szybko to załatać, żeby było dobrze. Nie? No właśnie, a jeżeli komik trzeba kupić nowego i powiedzieć, że tamten był na spacerze i zmienił mu się kolor oczu. No. Albo wyjechał na wakacje, nie? Albo w ogóle nic nie powiedzieć. To jest przepis na nietolerancję dyskomfortu. Ludzie i w ogóle stworzenia ludzkie mają zasoby do tego, żeby radzić sobie z różnymi trudnymi rzeczami. I jeżeli powiemy młodemu człowiekowi, który pękł ten balon, słuchaj, no jest mi strasznie przykro, to musi być okropnie trudne, przykro mi, że to cię spotkało. Wiesz, kiedy będziemy jeszcze raz przechodzić koło tego wesołego miasteczka, kupimy balon, jeżeli to będzie dla ciebie ważne. I wtedy dajemy taką informację, widzę, co przeżywasz, daję uznanie dlatego, że to jest trudne. No, nie skleimy tego balonu teraz, żebyś miał go natychmiast. No jest jakaś siła zaradcza. Kiedyś, w przyszłości, jutro, na kolejnym spacerze możemy kupić nowy balon, bo wiem, że on był dla ciebie ważny. I to jest tyle, co możemy zrobić. Powiedzieć dziecku, słuchaj, no stało się, chomik odszedł, tak się czasem zdarza, zwierzęta odchodzą, to jest bardzo trudne, wiem, że jest ci przykro, też będę po nim tęsknić, ale bardzo lubiłeś i my lubimy mieć chomika w domu. Po prostu pójdziemy do sklepu, wybierzemy nowego chomika, jak się z tym czujesz. To jest też taka informacja, żeby pokazać, hej, nie dość, że coś się wydarzyło, ja widzę, że to się wydarzyło, jest mi przykro z tego powodu, że przeżywasz trudne emocje, chcę cię wspierać i mam gotowość do tego, żeby cię wspierać. To jest okej, żeby te emocje wyrażać, tak? I oczywiście tutaj wyrażanie emocji też ma pewną zgodę, bo jeżeli dziecko płacze, płacz jest strategią regulacji emocji. To nie jest nic złego, tego nie trzeba ratować i zamykać. Mówi, nie płacz, nie? Nie, a dlaczego? W zasadzie co jest złego w tym, że oczu sobie nie wypłacze, nie? Nie odwodni się, więc pomoże to ukoić emocje, ale też z drugiej strony no, nie możemy mówić to już tylko, żebyś nie płakał, to już lecimy do tego sklepu, no bo właśnie nie mamy szansy stolerować tych emocji. Ale pokazujemy też szanse na rozwiązanie i takie adaptacyjne, że no, jest nam przykro, lubimy te chomiki, lubimy te balony, spróbujemy w jakiś sposób to załatwić, ale to nie będzie ten sam chomik i to nie będzie ten sam balon, nie musimy zaciemniać tej rzeczywistości. Więc w ogóle też w takim dorosłym życiu mówię nikomu, a co ty się przejmujesz, ale wszystko będzie, do wesela się zagoi, nie? Tak. To są komentarze, które są unieważniające, ponieważ ja i ty jesteśmy na różnych etapach życia, jesteśmy innymi osobami, żyjemy w innym świecie i ja mogę wiedzieć z mojej perspektywy, że to, co ty przeżywasz minie, bo byłam w podobnej sytuacji i nie wiem, mogę sobie wyobrazić czy jakoś nawiązać do swoich doświadczeń w tym, co ty czujesz, ale to nie jest doświadczenie to samo jeden do jednego. I ja nie mogę oczekiwać, że ty będziesz miała tą moją perspektywę i wiedziała, że za 2 lata to złamane serce po tym chłopaku to już nie będzie miało dla ciebie żadnego znaczenia. Dla ciebie to się teraz dzieje, najstraszniejsza tragedia w życiu i jedynym, co mogę zrobić, mówić, słuchaj, cholernie jest mi przykro, że cię to spotkało. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? A nie, weź Karolina, fajna z ciebie laska, to zaraz tutaj będziesz miała 30 innych chłopaków, nie? Bo to jest unieważnianie i to nie jest w porządku. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.